I tak to był ten ołtarz. Wyobraź sobie, na ołtarze składamy ofiary. Ołtarz, tradycja. No bo przecież, co ludzie powiedzą, jeżeli ich nie przyjmiemy? Co oni powiedzą? Co ogólnie się będzie mówić na nasz temat? Jacy to my jesteśmy niedobrzy, źli i w ogóle niegościnni, jeżeli odmówimy im tej gościny? No przecież już od wielu, wielu lat tak jest. To trzeba się na to godzić przez kolejne lata. I tak moi rodzice godzili się na to. I godzili. I tak z roku na rok. I z roku na rok. I składali na tym ołtarzu tej tradycji, tego zwyczaju, tych przyzwyczajeń, swoją miłość, swoje finanse, swój czas, swoją energię. Czyli zamiast iść zgodnie z prawdą serca, szli zgodnie z tradycją, zwyczajem tego, czego oczekiwali od nich inni, no bo przecież to jest rodzina. Moja chrzestna jednak przyjmowała tych nieproszonych gości, nazwijmy to tak, przez miesiąc, może były to 2-3 miesiące i pewnego dnia powiedziała: nie ze mną te numery, ze mną już nie będziecie tak postępować. Nie zgadzam się na takie odwiedziny niezapowiedziane w imię tradycji rodzinnej. I w pierwszym momencie było to coś strasznego. To była właśnie ta księżniczka mieczy, która bierze swój miecz, swoje myśli, komunikację, swoje słowa i mówi: koniec, to jest niezgodne z prawdą mojego serca. Nie zgadzam się na to, by na tym ołtarzu zwyczajów i tradycji składać kolejną ofiarę z mojego czasu, z mojej miłości, czy z moich finansów, czy moich energii. I oczywiście, jak w każdym takim momencie, gdy rozbijamy stare ołtarze, czyli nie godzimy się na coś, co jest niezgodne z nami, z prawdą naszego serca, moja chrzestna stała się czarną owcą. Wszyscy mówili o niej źle. Jaka to jest niedobra, egoistyczna, myśli tylko o sobie, no bo jak tak można nie przyjąć rodziny, która jako tradycję i zwyczaj przyjęła sobie pasożytowanie na innych. Ale to jest takie bardzo pozytywne przesłanie, którego uczy nas również nasze dzisiejsze zwierzę mocy, czyli sokół, że bronimy terytorium, bronimy naszego królestwa i na początku wygląda to wszystko bardzo szaro, buro i ponuro, bo jesteśmy taką czarną owcą i jeżeli decydujemy się złamać jakieś tradycje, jakieś zwyczaje, które są niezgodne z nami, ale gdy my robimy ten pierwszy krok, dajemy wszystkim innym szansę, by również mogli żyć zgodnie ze swoją wewnętrzną prawdą.